No dobra, kochani, vlog vlogasem, nagrywam wam vloga, więc wam się pokażę. Pokazuję wam wszystko, żeby troszeczkę urozmaicać, więc pokażę wam podczas vloga właśnie te spodnie, które kupiłam. Jeszcze mam metkę, bo nie byłam pewna, czy je zostawię, ale je zostawię. No powiedzcie same. No zobaczcie, jak one wyglądają fajnie. Na wakacje myślę, że naprawdę... Naprawdę super, no chodzi o to, że musi być ciepło, no bo wiadomo, że nie wyskoczę jak guma z majtek w takim jasnym odcieniu różu, nie wiem, jakiegoś łososia, fajne z kieszeniami, takie słuchajcie, bojóweczkowe, wygodne, w pasie super, bo przed pępek, no i oczywiście na pewno nie z taką zielenią bym dobrała, tylko właśnie czarny jakiś taki, zobaczcie, czarny topik, albo biały topik, biały basic i myślę, że będzie... Naprawdę super. Tak one wyglądają. Dajcie znać, co myślicie. Ja je zostawiam. Bardzo mi się podobają. No, a tu zobaczcie, żeby nie było, że nie używam. Zapałta, wazelin polecam. I Dove Maximum Protection ogórkowy Go Fresh. Cud, cud, cud. No, także polecam. A ja lecę teraz właśnie montować wam dalej vlogi. No. Fajne, fajne spodzienie. Polecam wam New Look. Dyszkę, przecena z dwóch dych. Opłaca się naprawdę. Dzień dobry. A ja zaczynam dzisiaj dzionek tak. Tak zaczynam dzionek. Tak przemiło. Zobaczcie, dostałam właśnie przesyłeczkę jakąś. Nie wiem jeszcze co w niej jest, ale na pewno sobie ją otworzymy. Tu widzicie kawcie, tu widzicie cały pierdolnik, a tam jeszcze więcej pierdolnika na wyjazd, który czeka do ogarnięcia. A tu jestem ja, która będę za chwilę stosować pielęgnację, także życzę wam przemiłego dzionka. No i zaczynamy oczywiście piątek, piątunio, weekendzik. No i hejo, hejo, odzywam się do was już z drugiej strony. Jak widzicie, ja jeszcze jestem bez pielęgnacji, bez niczego, nie mam nic zupełnie na twarzy, ale możecie teraz przynajmniej się przyjrzeć. Tu w ogóle jakiś nieprzyjaciel i nie wiem, czy to, słuchajcie, nie jest coś z pracy. Jak widzicie, tutaj jeden nieprzyjaciel, ała, ała, nawet mnie lekko piecze. Lekko mnie piecze, bo zdrapałam sobie skórkę, a to chyba był pęcherz. Nie wiem, czy to nie jest pracy, słuchajcie, od oleju. Olej jak mi pryska, to potem się robią takie pęcherzyki i trochę pobolewa, czekajcie, włos. No i tutaj też takie mam, widzicie, poparzone i to mi nie chce zejść. A teraz zdrapałam sobie tą skórkę, nie wiem, czy to było mądre posunięcie. Także tak wygląda moja skóra bez niczego i po kurzych łapkach. No możecie zobaczyć, jaka jest kolosalna różnica. Jeszcze mam tylko minimalnie, widzicie, no tutaj to już jest co innego, tutaj to już wchodzi powieka. Ale tu jeszcze są takie dosłownie dwie kreseczki, jak mi tak raz dziabnie, to będzie ekstra. No i zobaczymy też, co wyjdzie z policzkami. Nie mogę się trochę już doczekać, a trochę się też obawiam. Mam nadzieję, że będzie fajnie, że to się jakoś tak fajnie uda. Zobaczymy. Nie powinno być gorzej, powinno być tylko lepiej. Więc otwórzmy sobie, bo nie mogę się doczekać. Dostałam to od Marzenki. Tutaj mam adres, więc bardzo się cieszę. Od Marzenki, tak. Ja Marzence na razie tak dałam do zrozumienia, że coś do mnie przyszło na Insta i na Messengerze, a jak zobaczę coś w środku, to jej wtedy dopiero pocisnę. No, pocisnę jej. Bo normalnie przesadziła, to jest naprawdę dziewczyny duże. Ja wam zawsze powtarzam, że jeżeli chcecie zrobić mi niespodziankę, to wystarczy naprawdę jeden mały drobiazg. Ja się cieszę z najmniejszych rzeczy. A druga kwestia, najbardziej cieszą mnie kartki, bo kartka to pamiątka. Kartkę sobie zostawię na długo. Przygotowany sprzęt. Lecimy z tym koksem. Nie wiem, gdzie mogę otworzyć. Otwieram tutaj, gdzie można było otwierać. Nie mam zielonego pojęcia, co jest w środku. Zaraz wyleję kawę. A tak, by the way, to przybywam z kawą w kubku od Darii. Kurde, bez ucha, bez usznym kubku. Ale sentyment, logo, Daria, miłe wspomnienie. Mogę tak pić? Znowu włosy. Słuchajcie, znowu się bawiam z kotem. Znaczy z lalum. No, lelum po lelum. Dobra, otwieramy. Wiem, że nie widzicie, jak otwieram, żeby nie było, że coś tutaj
już miałam otwarte, nic nie miałam i nie wiem, nie mam pojęcia, w ogóle nie mam pojęcia, co jest w środku. Zobaczcie, dopiero otwieram z Wami. Ja wczoraj, słuchajcie, wróciłam o godzinie 23.30, jakoś 5 chyba. Także bardzo późno, więc już siłą rzeczy nie miałam ani chęci, ani ochoty, ani siły na nagrywanie czegokolwiek i pokazywanie czegokolwiek. Wow, ile tego tu jest. Szok. Mianowicie, jeżeli chodzi o ten produkt, no to po tych kilku godzinach powiem Wam, że miałam wrażenie, że trochę go jest, ale bardziej się czułam, jakbym miała pielęgnację, czyli gdzieś już sobie poschodził. Ale pamiętajcie, ja pracuję w fish and chipsie, czyli tam, gdzie są oleje, kebaby, ciepło i tak dalej, i myję naczynia, więc w takich warunkach, słuchajcie, to był ekstremalny test tego produktu i pamiętajcie, że to jest tylko krem BB, także no 24 nawilżenie, może tak, bo jeszcze go zmywając, jeszcze go widziałam na waciku, ale tak jak mówię, jeżeli chodzi o, wiecie, jakieś tam krycia, srycia i tak dalej, no to na to nie liczcie przy tym produkcie, to on tego Wam nie zapewnia, on po prostu ujednolica pięknie cerę, przepięknie nawilża, przepięknie pachnie, no i tak jakoś fajnie wygładza, także naprawdę ogólnie polecam Wam serdecznie. Dzisiaj też go sobie zastosujemy, więc jeszcze raz go zobaczycie teraz podczas vloga, a macie jego osobny test na kanale albo będziecie mieli. W zależności jaką kolejność obiorę. Co to? A, zabezpieczenia chyba, tak? Zabezpieczenia z Nortona. Spoko. To chyba miało być zabezpieczenia, tak mi się wydaje. Nortonowskie zabezpieczenia. Wyrzucam. No i mamy tutaj pierwszą rzecz, czyli... Wow. Aga, z okazji urodzin życzę Ci odwagi i sił, by porywać się na cele i zmiany, które z pozoru wydają się trudne, a później wprost wymarzone. Realizacji planów, nowych marzeń i kolejnych natchnień, które jak fala pcha statek, pchają życie do przodu. Te słowa niech zawsze przypomną Tobie, jak silna jesteś. Dziękuję bardzo. Wspaniałe słowa. Bardzo dziękuję. Czekajcie. Taka kartka, bardzo ładna, śliczna, taki złoty, normalnie proseczo. I mamy, szczęście jest ulotne, pojawia się, błyśnie i gaśnie. Życzę Ci, aby zaświeciło dla Ciebie i pozostało na zawsze. W dniu urodzin życzę Tobie pięknych chwil, przede wszystkim zdrowia dla Ciebie i Twoich bliskich i spełnienia marzeń. Aby po trudnych chwilach przyszły te lepsze. Spełniaj się, słuchaj siebie i serca. Pozdrawiam, Marzena. Bardzo, bardzo dziękuję. Taka kartka przepiękna z życzeniami. Super kartka, zaraz wędruje koperta tutaj do kopert, a kartka powędruje tam do kartek. Bardzo dziękuję za te życzenia. Aż muszę sobie łyczkę kawy wziąć. Ajajajajaj. No i mamy tu prezencik. Uwaga, wow. Wow, trochę tego tu jest. Szalona. Szalona, ale jakie uwielbiam takie prezenty, dziewczyny, no to każdy lubi, co nie, któraś powie, że nie. Uwaga, mamy elf, No But Shadow Stick, Rose Gold, taki Shadow Stick, zobaczymy, przetestujemy sobie, nie używam zazwyczaj kredek, tak, znaczy cieni w kredkach, dlatego, że mi się jakoś tak miałam wrażenie, że jakoś tak podkreślają zmarszczki, ale przetestujemy sobie, nie miałam z elfa. Z elfa miałam, coś kiedyś w TK Maxie kupiłam, ale już nie pamiętam, co to nawet było. O, Lip Gloss, wow, z elfa. Prismatic Lip Gloss, Rose Quartz. Wow, patrzę, czy jest jakiś ten kolor, czy tutaj jakaś nazwa jest, czy nie ma. Nie, po prostu chyba taki, o, taki dostałam błyszczyk, więc sobie przetestujemy. Błyszczyk po prostu must have, mój must have. I trzecia rzecz, wow, a teraz Wam coś chyba pokażę, czy Wam nie pokażę. Poczekajcie minutkę. Uno momento. Zobaczcie, jak my się znamy z widzkami. Ta-da-da-da. Uwaga, idę, nadchodzę. Spójrzcie, 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 spójrzcie. To jest mój, zdjęłam z półki, a to dostałam od Marzenki. Widzicie to? Zna mnie dziewczyna, wie jaki lubię zapach, dziękuję, będę miała zapas. Tylko, że tutaj mam Sugar Rush, to jest mój, a tutaj mam Midnight Magic. Różnią się, jak widzicie, bardzo minimalnie, ten jest taki perłowy, ten jest taki bardziej różowy. No i teraz tak, ja mam, żeby Wam porównać, to powiem, jak pachnie mój.
Mój pachnie, nie wiem, tymi truskawkami. A ten? O, a ten wanilia chyba. Oriental Vanilla and Praline. O, dobra, po ciele jedziemy od razu. A co? Dzisiaj będę pralinką w pracy. Tylko niech mnie nie ten, niech mnie nie tykają, nie? Wiecie, o co chodzi. Także mam Candy and Raspberry, a tu mam Oriental Vanilla and Praline. Super! Moje nuty jak najbardziej. Bardzo Ci, kochana, dziękuję. Jak widzisz, wiesz, co lubię. I mamy słodkości, słuchajcie. A nie, to jeszcze nie słodkość. Je, mydła się nie je. Z witaminą E, Exfoliating Massage Body Bar. Wow! To z tego nie widziałam. Miałam takie coś z Lasha. Zobaczcie, to jest ten taki do... ale super. Super drogowy. Złuszczający do cery normalnej, do skóry normalnej i suchej, ekstra z witaminą E. Ciekawe jak pachnie, muszę to zobaczyć. Muszę. Czekajcie. Nie, no coś wyczuwam, ale nie wiem co. Co tu jeszcze jest? Naturalna witamina E. Chodzi mi o składniki. Co tutaj jeszcze jest? Bo coś tu wyczuwam. Ciekawe, czy będzie też fajnie nawilżać. Zobaczymy. Słuchajcie, nie miałam takiego mydła z witaminą E. Dam Wam znać. To jest taki bar fajny do mycia ciała. Super, ja lubię coś takiego. Miałam takie coś z Lasha. Lecimy dalej. No i teraz już słodkości. Oreo do kawy w sam raz. Bardzo Ci dziękuję. Już to próbowałam i to też lubię. I próbowałam nieraz. I dziękuję Ci bardzo. Cadbury Cream Egg. Mamy nawet je w pracy. Bardzo Ci, kochana, dziękuję. O, jeszcze jedna rzecz. A ja już się podziękowałam. Cleansing stick, apricot and manuka honey. Cleanse away. No i to jest So You Can Glow. Nowość. Zobaczymy. To jest, słuchajcie, do. Tylko czy to jest do. Glow Me Away. Wet Face. Do. No, na mokrą twarz. Czyli to jednak jest do twarzy. Po coś podobnego dostałam też od jednej z Was. Ale to było. Do czego to było? Kurczę. I to nie było z tego Santiffs, czy jak to się tam mówi. No jak to ja mam się otworzyć? Z czegoś innego, z Isany, czy z czegoś niemieckiego? Jeszcze już nie pamiętam. No i jak ja mam to otworzyć, słuchajcie. O, nie muszę tu zdjąć, bo mnie takie te denerwują, te nakrywki. O Jezu, jak to pachnie. Może bym wzięła na wyjazd, ile to ma? Ile to ma gramatura? 45 gram, może wezmę. Ale ładnie pachnie. Przepięknie. Słuchajcie, no i to jest oczywiście, że na mokrą, nawilżoną twarz myjemy sobie. No i oczywiście teoretycznie wystarczyłoby to tylko tym nawet, ale ja jednak cały czas używam mojej szczoteczki. Nie wiem, czy to nakładać, to mnie denerwuje zawsze. Bardzo Ci dziękuję. Co prawda nie jestem przekonana do takich form, ale to wszystko się może zmienić. Zapach jest fantastyczny, więc myślę, że zapach może mnie skłonić do tego, żeby wypróbować aprikot i manuka honey, czyli miód i morela. Super. Bardzo dziękuję. Zobaczymy, być może wezmę ze sobą na wyjazd do mycia twarzy, żeby nie brać nic płynnego. Patrzę, czy jeszcze coś jest napisane, bo jak tak, to wtedy zostawiam sobie na pamiątki. Serdeczne podziękowanie. Bardzo, 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 bardzo Ci dziękuję, kochana, za mega niespodziankę, za prezent, za te tutaj dobrodziejstwa. Ja zdaję sobie sprawę, że dla każdego to jest, słuchajcie, jakiś tam grosz i to nie jest, naprawdę, to nie ma znaczenia, czy to jest funt, czy to jest 5, czy to jest 10, czy 20. Czy jeszcze więcej, jak się zdarzało też wcześniej, liczy się gest dla mnie. Gest jest dla mnie najważniejszy, pamięć i to, że po prostu ktoś mnie zechciał obdarować, tak po prostu nie znając mnie lub znając tylko z takiego ekraniku. Serdecznie Ci, kochana, bardzo dziękuję z całego serducha. Kartka wędruje tam. Do kawy sobie już biorę, tak myślę, że chyba jednak jajko. Otwieram na wizji, nie ma to tamto. I tak się zastanawiam, czy sobie właśnie nie wypróbujemy może nawet dzisiaj w makijażu tych trzech rzeczy. Dlatego, że nie planowałam dzisiaj do pracy się malować, a możemy użyć sobie troszeczkę kredeczki. Możemy sprawdzić, jak się spisze ten błyszczyk na usta. No i po raz kolejny użyjemy sobie ten Nivea krem BB. O, wyjęłam już jedno, jeszcze jedno, jaka zachłanna. Dzieciom zostawię trochę. Serdeczne podziękowanie.
No i dobrze, związane mam włosy i teraz mam naniesioną pielęgnację i naniesiemy sobie po raz kolejny tenże produkt. Przypominam jeszcze raz, ja mam w kolorku w odcieniu 02 i to jest medium i jest to Nivea, ta nowość Q10 plus anti-age 3 w jednym Radiance BB Cushion. Także to jest dokładnie ten produkt. Tak on wygląda. Test jego miałyście lub będziecie miały na kanale. Teraz nie pamiętam kolejności filmików, jak one się ułożą. Za oknem pada deszcz. O, mrzy i pada, i mrzy i pada. Nie jest fajnie. Dobra, uwaga. Zobaczycie właśnie, jak się prezentuje przy okazji no ten właśnie kolorek. On wygląda na taki dość ciemny w opakowaniu i nie jest to jasny odcień. Dobra, nakładam na gąbeczkę i przykładam do skóry. No możecie zaobserwować, widać już ten kolorek. O Jezu, a ten zapach, dziewczyny. Nie jest jego dużo, widzę. Zastanawiam się, jak go potem tutaj powydobywać z tego pudełka. Jak on tam jest skonstruowany, słuchajcie. Mam nadzieję, że w całości go... Będę. O, dziękuję, kochanie. A, dzień mamy jest ten, 31 marca, a u nas w maju w Polsce. Taka urodzinowa kawa. No to fajnie. Bardzo ładnie. A też zjadłeś sobie trochę? Czy nie? Bitej śmietany? Dobra, dziękuję serdecznie. Nie, już mi nic nie syp tylko. Nie, mam takie wrażenie, jakby się tak teraz mi niezbyt dużo go nabierało, albo to takie złudzenie. Czekajcie, zrobię to drugą stroną, gdzie jeszcze nie mam... Tak? Ja dziękuję. Ja zjadłam już. To spróbuj sobie. Ja już zjadłam. Już jest mi słodko. Dobra, teraz sprawdzimy. Nie no, nabiera. Nabiera. Teraz spróbuję sobie sprawdzić, jak z czołem, bo ja na czole mam troszeczkę... krostek, no i tą jedną taką, tego jednego nieprzyjaciela, więc zobaczymy. Będziecie widziały, jak z kryciem, no ale nie kryje. Widzicie, on nie ma jednak właśnie krycia. To jest taki BB krem, delikatny, ujednolicający, przepięknie pachnący. Przygotuję Ci do pracy, okej? Dobrze, postaw na tym. Tylko nie tu, bo tu zapomnę. Na blacie w kuchni, kochanie. Zapomnę, bo lampa go zakrywa. Nie, wiem. Dobra, pociągnę sobie jeszcze tutaj po szyi. Przebierz się, rybko. O, no i teraz możecie zobaczyć, jak to wygląda na skórze. Mi się bardzo podoba ten efekt, bo jest bardzo delikatny. Ja nie lubię mocnych makijaży, a to w zupełności wystarcza. No i zobaczcie. No i pięknie pachnie pod nosem, bo to pachnie naprawdę Nivea. Nie, nie rzucaj mi, bo się nie roztopi tak dobrze. Później będzie na tym. Nie, kochanie, zjedz sobie. Misiu, zjedz. Proszę, bo... Nie, zjadłam już. Zjadłam, wzięłam to sobie, miałam... No to masz, to ci położę. No dobra, to jeszcze zjem jedno. A to jest to Oreo? Hmm? Okej, okay, to nie, to tego nie jadłam. Tamte zjadłam drugie. Czekaj, spróbuję. O, tak wyglądał ten efekt. Mam nadzieję, że jest tutaj troszeczkę tego produktu. Ja nie wiem, jak to się do niego nawet dokopać, żeby wiecie co sprawdzić. Spróbuję jakoś, czy to można, czy nie można. Nie wiem, jak to oni tu wkładają. Dobra, jest, mam coś. O, pięknie zła. Tak jest coś, zobaczcie. Nie, nie, już dalej się nie dokopię. Wyjęłam to teraz z tego pojemnika. Także może to być jeszcze mniejsze. Spoko, fajnie. Dobra, teraz Agnieszka to włóż z powrotem. Dobra, chyba też nie będzie to trudne. Spoko. Także można też to sobie zminimalizować o ten malutki pojemniczek i też go wziąć zamkniętego. Także tak by wyglądał efekt na skórze. Bardzo mi się on podoba. Nie chcę dawać go dużo. Ja chciałam tylko dla ujednolicenia po prostu... nie wsadziłam tego gąbeczki. Zaraz muszę jeszcze raz wsadzić. Więc tak to by wyglądało. Dajcie znać, jak Wam się to podoba. Teraz widzicie to na filmiku jeszcze raz. Kładę sobie tu gąbeczkę. Podoba mi się ten produkt, ale zobaczymy, na ile mi też wystarczy, bo jeżeli nie na długo, a gramatury jest tutaj, słuchajcie, zaraz Wam powiem. 15 gram. Nie jest to, dziewczyny, dużo. To naprawdę nie jest dużo. 15 gram, jak za 16 funtów, to ich trochę poniosła fantazja. Natomiast jeżeli zadychę, to jeszcze można sobie na to pozwolić, bo naprawdę bardzo fajnie ujednolica i powiem Wam szczerze, że w moim przypadku nie potrzebuję absolutnie podkładu. Teraz zaraz Wam pokażę, zademonstrujemy sobie znowu paletkę. Zrobimy sobie dokładnie to samo, co zrobiliśmy na filmiku z testem tego Nivea, co rybko.
Co, moja rybko? Przebierz się, kochanie. Przebierz się, co? Uważaj, piję. Kocham cię. Kocham cię. Taka kawa od synia. Niam, niam, niam. A, nie bez powodu. No, nie bez powodu. Gracjan chyba coś chce. Nie? Nie chcesz grać? A już... A, myślałam, że... Masz rodziny. Aha. A jesteś mamą. No jestem, nie da się... Masz o nas. No. Całym życiem. Całym życiem dbam o was? Słyszycie? Jakie wyznania? Zobaczcie, teraz kładę sobie... Przebierz się, rybko. Teraz kładę sobie ten rozświetlacz. Widzicie bez, widzicie z. I jeszcze tutaj ociupinkę. Bardzo lubię ten rozświetlacz. Bardzo mi się podoba ten efekt. Okej, okay, dajmy sobie też na nocha. Na nohala. Dajmy sobie na łuk kopidyna. Wszystko naocznie widać, jak to tu funkcjonuje. Okej, okay, tutaj sobie wyjedźmy do góry, bo bardzo, bardzo mi się to podoba. Ja dzisiaj idę, słuchajcie, na 16 do nie wiem której, muszę zerknąć w kalendarzyk. Dobra. Jeżeli chodzi o cień, to sobie zastosujemy kredeczkę od Marzenki. A co? Zobaczymy. To się nakłada chyba na całą powiekę, tak mi się wydaje. No bo skoro to cień, to cień. O, to jest takie grube. Kolor bardzo ładny. Kolor to jest taki, jaki ja bym chyba kupując sama sobie wybrała. Ona się wykręca. Okej, okay, no i zobaczmy. Powinnam dać sobie chyba, wiecie co, jakąś bazę. Bo ja się boję, że będzie mi się to świecić. Więc ja sobie nałożę, słuchajcie, wezmę chusteczkę i zaaplikuję po prostu, wytrę tylko, żeby nie było tu kolorku. Nie ma. Ten taki bananowy cień matowy. No muszę, nie nałożę, bo ja wiem, że mi się będzie to bardzo, 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 bardzo wycierać. Muszę nałożyć, muszę przymatowić. Zmatowić. Wiem, że powinnam chyba bardziej to zrobić korektorem, aniżeli cieniem, ale już za późno. Też powinno być chyba ok. Nie wiem, chociaż czy można łączyć na taką przypudrowaną, można powiedzieć, powiekę, czy można położyć coś kremowego. No zobaczymy, okaże się. Nie powinno się chyba, z tego co mi się wydaje. Okaże się w praniu. Widzicie? Leci mi taka woda z tego nieprzyjaciela, co sobie potem podarłam. Co sobie... No, porwałam. Wiecie, co chodzi? Dobra, uwaga. Super, ekstra. Dobra, no i jedziemy tą kredeczką. Jedziemy sobie po całej powiece, chociaż ja wolałabym zrobić sobie tylko taką kreskę. Ale ładny kolor. No dobra, jedziemy po całej powiece. No bo to chyba jest do całej powieki, nie? Nie. Vloga nagrywam. Bądź sobie telewizor. Dobra. No i tak by wyglądało to oko. I tutaj już myślę, że zostawię. A ty nie włączysz telewizora. Musimy na Oliwie czekać. Mięsko trzeba zjeść, te co jest w garnku. Wczoraj nie zjedliście. Nie rusz. Okej, okay, ja myślę, że wystarczy. Nie wiem, jak moje oko to udźwignie. Taki to daje efekt. Jak widzicie, to jest taki bardzo, bardzo naturalny, taki bardzo neutralny brązik. Także naprawdę fajnie. Co zrobię? Poczekaj, kochanie. Przy brązowie. Ja sobie dodam troszeczkę tutaj po prostu brązowego tego cienia z paletki. Mogłabym też użyć tego z efektu, ale że mam tą paletkę, to polecimy jedną. Paletka do bronzerów, w sumie z bronzerem i z rozświetlaczem nadaje się również do oczu. Ok, tutaj muszę sobie jednak właśnie dać do góry, dlatego żeby u góry było matowo, a nie błyszcząco. Co, kochanie, chcesz? Nie, nie naciskaj mi. Dobra, bo się zaraz tu pomylę, uwaga. Tutaj dodajemy sobie, idź otwórz lodówkę i coś wyjmij do jedzenia. Na co masz ochotę? Na co masz ochotę, żeby zjeść? Nie wiem. No to poszperaj tam. Teraz nie jestem. No przecież nie jadłeś dzisiaj w szkole. Jadłem. No przecież nie miałeś lunchu dzisiaj, bo piątek. No. No to co jadłeś? Jemy brunch. I co jadłeś? To jest tak jak bryk i lunch. Ale co jadłeś? Kanapkę. Z czym? Hot dogiem.
Kanapkę z hot dogiem. Znaczy... Z parówką chyba. I kanapka. Mhm. Okej, okay, jak widzicie, to sobie jeszcze muszę tu delikatnie to wyciągnąć. Oczywiście ja like makijażowy, ale bardzo ładnie to wygląda, muszę wam powiedzieć. Bardzo naturalnie to wygląda. Taki pierwszy raz coś sobie takiego zrobiłam. Wiem, że dla wszystkich to jest żadna nowość. Dla mnie jednak tak, bo ja takich cieni nie używałam wcześniej. Mam ochotę ogromną na przetestowanie pigmentów. I nie wiem, dlaczego ostatnio nie kupiłam, bo były fajne pigmenty, słuchajcie, tylko kolory były ciulowe. I nie było to tanie. Musiałabym dać za to tak naprawdę, chyba tam była cena chyba 10 czy 15, nie pamiętam, funtów, za chyba tylko 4 czy 5 kolorków. I tak się wahałam, nie pamiętam z czego to było, za Chiny nie pamiętam teraz. Ale już tak prawie miałam to w ręce, bo bardzo, bardzo chciałabym przetestować sobie pigmenty. Także... Po powrocie myślę, że wszystko będę powoli sobie ziszczać. Także teraz będę kolejno miała jakieś chciej listy, zachciewajki. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Ja nie wiem, jak to widać w kamerze, ale tutaj widać to bardzo ładnie. Tu jeszcze sobie troszeczkę przyciemnię, bo jest za jasno. Ale naprawdę bardzo, bardzo ładny efekt. Ja nie wiem, jak wy to robicie, te takie tutaj te jaskółeczki. Wiecie, o co chodzi? Jak wy to wyciągacie? Te, o tutaj to... Nie wiem, czy to przez moje zmarszczki jakoś ja nie umiem, czy jak. O tutaj tak ładnie, jakoś tak sobie, wiecie, o coś takiego jak teraz mi wyszło przez przypadek. Tak właśnie wyjeżdżacie sobie i to tak fajnie wygląda. A ja tutaj mam zmarszczki, więc u mnie to nie wygląda tak pięknie. Sprawdźmy sobie, od razu zrobimy teścik na żywo moich prezentów urodzinowych od Marzenki i zrobimy sobie teść tego. Okej. Okay. Mógłbyś rysować te komiksy. Mógłbyś życzyć? Możesz, tylko nie po stole, tak. Na tym brązowym tam rysuj. Wiem. Albo jakąś kartkę podłóż, bo to jak porysujesz po meblu, to nie zmarzysz. Wiem, bo to jest szafik. No. Wow, wygląda ładnie. Oby tylko nie był taki, wiecie, taki... No taki jak ja myślę, że żeby nie był. Wiem, o co mi chodzi. Taki przytępawy. Nie pachnie. Uwaga. Miałam chyba kiedyś coś z elfa. No, on nie jest złoty, on jest taki opalizujący, słuchajcie. Okej. Okay. Lalo, przyszłaś się pogadać? Lalo. Co mi gryziesz? Nie wolno. Lala. Nie wolno. No, powiem wam, że ładny efekt. Taki naturalny. No i troszeczkę opalizujący. To jest zupełnie inna formuła niż te moje wszystkie. Też ładny. Bardzo ładny daje efekt. Zobaczcie. Subcio. Także dzisiaj go zostawiam. Wezmę go chyba do pracy, żeby sobie móc robić poprawki. Chociaż w pracy bym go chyba szybko zużyła, więc nie wiem, czy go dzisiaj wezmę. Ale naprawdę, kurde, podoba mi się. Dobra, to chyba go wezmę, więc odkładam z opakowania. Taki holo holo i faktycznie na ustach też jest holo. Wiem, czego nie dałam. Nie dałam bronzera, a wy nic mi nie mówicie. Użyjemy sobie pędzelka z Hakuro H14. Ociupinkę tego bronzera. Szczepuję nadmiar. No i dosłownie tutaj tak, jak widzicie, bardzo delikatnie. Bardzo jestem ciekawa, słuchajcie, dziewczyny, tych policzków, co pojadę. Czy to u mnie się sprawdzi? Wiem, że mi pisałyście, że u mnie fajnie by wyglądała taka wolumetria. W sumie nie wiem, dlaczego to się nazywa wolumetria. Tu się nazywa to po prostu cheeks, czyli policzki, że wam robią... Dobra, troszeczkę na brodę. Nie chcę mieć jej takiej dużej. I troszeczkę na żuchwę. Ojeju, leży kot. Zdech kot. No i dobra, ja chciałabym właśnie takie, wiecie, mieć takie tutaj uwypuklone te policzki troszeczkę. Po prostu najzwyczajniej. Takie pełniejsze, takie... Wiecie, o co chodzi. No, żeby jednak ten owal się troszeczkę podniósł z tej twarzy. No i dobrze, i to jest cały mój makijaż. Ja dzisiaj już nic nie maluję poza tylko brwiami i rzęsami. Do tego użyjemy sobie nowy pędzelek, jaki zakupiłam, słuchajcie, w... Home Bargainie za aż całe 99 pi.
Dobra, uwaga. Ale będziecie miały oglądania. Wy mnie zabijecie za chyba taki, chyba zwykły vlog. Coś mi się tak wydaje, że powiecie Aga, ale po prostu maniana. No, gadałaś o dupie Marynie. No w sumie tak gadam jak na live, więc powinno się to przyjąć. No, ale na pewno też wolicie gdzieś po sklepach, no ale nie chodzę po sklepach, więc siłą rzeczy nagrywam to, jak spędzam czas, więc dzielę się z Wami swoim prywatnym czasem. Lalo, leżysz tu, kocie, ty leżysz, tu się rozkłada i chyba chce się bawić, tak? Dobra, najpierw sobie wyczeszemy, a teraz użyjemy sobie, gdzie jest moja pomada, gdzie się tu położyłam. Jest, użyjemy sobie pomady i użyjemy tego pędzelka, tego właśnie, co zakupiłam. Zobaczymy, jak się sprawdzi. Konsystencja tej pomady jest taka właśnie dziwna, że nigdy nie wiem, czy to coś nabiera na ten pędzel, czy nie nabiera. Okej, no ale chyba coś nabiera. Jednak. Okidoki. Jednak co brwi, to brwi, słuchajcie, zaraz poprawiają całą twarz, słuchajcie, naprawiają twarz. Okej, tutaj jeszcze pociągnę. Co robisz, synek? Komiks? Komiks zrób. Komiks. Komiks. Mógłbyś stworzyć swój własny, masz fajną wyobraźnię. Dobra. Jak widzicie, efekt jest i to dla mnie mocno zauważalny, słuchajcie. Okej. Za chwilę idę jeszcze szybko zmontować jakieś vlogi właśnie, bo się nie pozbieram. Coś mi oko spędzi, a nie mogę się podobać. Widzicie, właśnie mi takie cienie zawsze mówiłam, że podkreślają zmarszczki, dlatego ja rzadko kiedy, pomimo iż uwielbiam jako cienie, mi się bardzo podobają takie świecące, połyskujące, perłowe i w ogóle. No ale mi właśnie no, nie pasują, bo podkreślają mi zmarszczki. Gdzieś miałam tą końcóweczkę. I najstarsi górale nie wiedzą gdzie. Dobra, teraz jeszcze tylko wyczesanie. Wolę też ostatnio tą szczoteczkę. Powiem Wam, że strasznie mi się fajnie tą szczoteczką. A chyba sobie ją do torebki włożyłam. Ta szczoteczka taka. Macie te szczoteczki do nabycia, słuchajcie, w Homburgansie za funt 50. Chyba tam jest ich z 12 czy ileś, także na pewno biorę w podróż do wyczesywania. Fajnie się, strasznie fajnie się sprawdzają. No i ta mi się fajnie sprawdza, bo jest mimo wszystko delikatniejsza od tej, co ja tutaj mam. Nie wiem, taka fajna jest, taka silikonowa bardzo. I taka giętka. I mięciutka. Super jest. Fajnie rozczesuje właśnie te rzęsy robione, także polecam Wam te szczoteczki. Okidoki, i co jeszcze nam brakuje? I brakuje nam tylko i wyłącznie rzęsy. Rzęsy dolne, czy ja tu mam jakiś tusz? Jakiś mam. Pierwszy, lepszy. Mogłabym dać jeszcze ociupinkę tego brązowego cienia, ale tym razem już wezmę sobie afekcik. Tutaj mam tą paletkę, Pure Passion. I damy sobie po prostu brązik na dolną powiekę. Taki naturalny, trochę przyciemnia. Okidoki. Żeby to oko wyglądało w miarę naturalnie. I damy sobie takiego rozświetlającego, coś jak rozświetlacz w sumie. To dam ten tutaj, taki brokatowy. Zobaczymy, jak się tutaj spisze. Czy nie będzie za mocno brokatowy z kolei. Tutaj by nam rozświetlacz wystarczył w zupełności. Dobra, tutaj jest. Dobra, może być. Nie ma lipy. Jest rozświetlenie łuku brwiowego i tutaj też jest. I tak już zostawiam i już nic nie robię. Także Pure Passion. No w sumie jest to fajna paletka, tylko jest trochę dość duża, jeżeli chodzi o podróż. To samo mogę wyczarować sobie tą paletką Decali Contour po prostu całej twarzy. Tak już zostawiam, jak widzicie, to jest mój taki codzienny, najbezpieczniejszy, z makijażem. Zrobiłam test Wam tej kredki, zobaczymy, czy ona się zmarzy u mnie, czy nie. Na oczach wygląda na razie przepięknie, bardzo mi się ten efekt podoba. Samej bym nie użyła, muszę mieć jednak przymatowione to oko, u mnie to się naprawdę fajnie sprawdza. Jeżeli chodzi o rozświetlenie, to Decali Contour, przepiękne, po prostu uwielbiam tą paletkę. Troszeczkę bronzera również z tej samej paletki. Na ustach Elf.
Gdzie jesteś, błyszczyku? Dwa produkty z Elfa, które otrzymałam na urodzinki, także to dzisiaj wykorzystaliśmy sobie do makijażu, więc można powiedzieć, że taki mój urodzinowy makijaż. Błyszczyk biorę ze sobą do pracy, ponieważ w pracy poprawiam sobie usta. I co? I to wszystko. Aha, no i oczywiście przede wszystkim ulubieniec, bardzo lubię. Także to by było na tyle. Ja spadam obrabiać Wam trochę filmik. Nie wiem, jak się dzisiaj jeszcze do Was odezwę i czy się odezwę. Jeżeli tak, no to się dowiecie. A jak nie, to odezwę się do Was może jutro, bo już trochę dużo dzisiaj do Was pogadałam. Nie zmieszczę tych filmów. Bardzo mi się podoba ten makijaż. Bardzo, bardzo. Dobra, do usłyszenia.